Cześć, tu Ernest! Do gry dzisiaj weszła aktualizacja 9.20 i jest niemała. Na komputerach do pobrania było ponad 2 GB nowej zawartości. Doczekaliśmy się nowego przedmiotu, zmian w balansie gry i kilku mniejszych usprawnień, które nie powinny być zasłonięte debiutem nowej zabawki na polu bitwy. W tym filmiku poznacie najważniejsze zmiany dzisiejszej aktualizacji. Jak zawsze zacznijmy od nowości. Nasz oręż został wzbogacony o zmieniacz burzy. Jeśli chodzi o sposób działania, to udało nam się go przewidzieć w 100%, ale skala, na jaką ten przedmiot działa, jest o wiele większa, niż się tego spodziewałem. Zmieniacz burzy to nowy przedmiot rzucany w klasie fioletowej, który wybucha od razu po zetknięciu się z jakąś powierzchnią. Po wybuchu na 20 sekund tworzy się duża sfera, która w miejscach, gdzie jest burza, tworzy sferę bezpieczną, a w miejscach, w których nie ma burzy, tworzy strefę burzy. Burza, którą uwalnia, zadaje tyle samo obrażeń, co aktualna burza. Sposób działania widzicie teraz w tle. Poza tym straciliśmy kolejną broń. Po bardzo długim stażu do skarbca został przeniesiony sztucer. Według twórców gry ta broń nie spełniała już tak ważnej roli w grze i do tego było za dużo karabinów snajperskich. Z droną za to będą teraz trochę rzadziej wypadały snajperki i broń wybuchowe. A wieżyczka może teraz strzelać bez przerwy o 20% dłużej. Łuk bum bum doczekał się nieuniknionego nerfa. Teraz na idealny strzał trzeba czekać o 1/4 sekundy dłużej. Zmiana, o której moim zdaniem musicie wiedzieć, to to, że od teraz odrodzeni graczy przez furgonetkę natychmiastowo tracą odporność na obrażenia w momencie strzału lub budowania. Warto jest też wiedzieć, że od tej aktualizacji można zdobyć eliminację aż do 1 minuty od zadania obrażeń przeciwnikowi, jeśli następnie umrze z powodu burzy, upadku lub samolikwidacji. Na koniec zostawiłem najlepsze. Do gry w końcu trafiły nielimitowane zwroty, ale z małym haczykiem. Działa to w ten sposób, że do kilku minut możecie zwrócić kupiony przedmiot w sklepie z przedmiotami. Opcja ta od razu znika, jeśli opuścicie zakładkę sklepu. Po użyciu tej opcji, zwrot tego samego przedmiotu będzie niedostępny na jakiś czas, ale inne przedmioty możecie zwrócić, nawet jeśli już zwróciliście jakiś przedmiot. Pamiętajcie, że ta funkcja przyda się tylko przy przypadkowych zakupach, ponieważ po wyjściu ze sklepu tracicie opcję zwrotu. A co jeśli ktoś przez przypadek wyjdzie ze sklepu? No cóż. Oto lista rzeczy, które nie podlegają zwrotom. I to tyle z tych najważniejszych zmian. Do gry weszło też mnóstwo skinów i emotek. Pewna część jest zaszyfrowana, ale Sheena tak czy siak udostępnił kilka w grze. Zobaczcie sami i dajcie znać o waszych ulubionych przedmiotach.
I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.